Niezwykle poruszająca akcja. No i teraz do Lwowa się przeniesiemy. Łączymy się z naszym gościem, Leszek Olesiuk, przewodnik po tym pięknym mieście. Dzień dobry, panie Leszku, witamy serdecznie. Dzień dobry, pozdrowienia z Lwowa. Serdecznie dziękuję. Rzeczywiście, z Warszawy. Tak, to jest dobry dzień. Jak minęła ta noc? Co się wydarzyło w Lwowie? No, dzięki Bogu, w sumie było spokojnie, bez jakichś tam, nie wiem, nagłych syren i tak dalej, bo dobrze jest. Troszeczkę wzruszony jestem o ten temat, co był przede mną, to przepraszam bardzo. To ja to pytanie, bo chciałam powrócić do tego tematu, zadam nieco później. Natomiast teraz chciałabym zapytać o to, co wydarzyło się przedwczoraj, czyli o ten ostrzał okolicy Lwowa. Bardzo blisko spadły pociski wystrzelone z Morza Czarnego, właśnie blisko Lwowa, między innymi w pobliżu lotniska. Czy Lwowianie odczuli to? Chodzi mi tutaj głównie o zmianę ich podejścia do tej wojny i o zmianę podejścia do strachu, dlatego że Lwów do tej pory był spokojnym miastem. Jak te ataki wpłynęły na psychikę Lwowian? No, w sumie ja bym powiedział, że niezbyt mocno to wpłynęło z jednej strony, ale z drugiej strony chyba, że tak. Bo nawet wczoraj miałem taki przypadek, że przyjechała pomoc do mojego mieszkania, jakby dla naszych wojskowych, tak, że, którą będziemy przekazywać dalej. No to 4 paczki przybyły tam z lekami, z lekarstwami i sąsiadka wybiegła z wrzaskami, co to tutaj niesiesz, kto ci dał to prawo robić, może ty ktoś zrobić jakieś niezbyt dobre rzeczy. I parę razy musiałem powtórzyć i wyjaśnić, że proszę pani, no pani mnie znaje, mieszkam tutaj już przed 3 lata, tak? A tu są leki, które pójdą akurat dla naszych wojskowych. No to w pierwszych 3-4 razy ona nawet nie słyszała tej informacji, ona tylko wrzeszczała, tak? Ale ja musiałem odłożyć paczki, pokazać, wyjaśnić, pokazać jakieś zdjęcia, na przykład z poprzednich razy, które wysyłałem. I wtedy się ona zaspokoiła i powiedziała, no synku, no dzięki ci, bo rozumiesz, że stresowanie jest wielkie jednak, to ja modlę się za naszych wszystkich, za Ukrainę, bo nawet mój syn jest teraz w Kijowie, tak? Leszku, właśnie chciałam cię o tę solidarność zapytać, niezwykłą solidarność Ukraińców. Nie słyszałam o takich przypadkach we Lwowie, ale ty właśnie o nich opowiadasz, natomiast w Kijowie. Tam rzeczywiście mieszkańcy wzięli częściowo sprawy w swoje ręce, sprawdzają każdego obcego, który pojawia się w bloku, każdego obcego, który pojawia się na ulicy. Są specjalne punkty kontroli dokumentów, jeżeli kogoś nie znają. Czym jest w tej chwili Telegram dla was, Ukraińców? No, mówię o komunikatorze Telegram, tak? Bo to jest to, gdzie wszyscy współpracują. Jakie informacje sobie przekazujecie? No w sumie jest tak, że na przykład dla mnie to są, ja w Telegramie oglądam nowiny jakieś, tak, że jest parę kanałów, w których akurat ja siedzę, ale no najpierw nowiny jednak, tak, co się stało, gdzie się stało, jakieś poprzedzenie. Są takie, że ludzie komunikują, różne tematy obgadywują, ale ja staram się unikać zbyt dużo, bo jeżeli wiele informacji i jeżeli ona się stosuje na przykład Mariupola, to dla mnie to jest, no, 3 dni temu na przykład ja oglądałem wideo właściwie z szpitala i potem to było dla mnie bardzo smutno i nawet szczerze mówiąc ja płakałem i w następnym dniu ja nie mogłem niczego robić, bo zobaczyłem wideo, gdzie bardzo dużo martwych ciał, a gdy zobaczyłem małe dziecko, które miało chyba już tylko parę dni, no dla mnie to była masakra, tak, zupełnie, z drugiego stopnia. Czyli z jednej strony jest taki smutek i ten ból, a z drugiej rozpacz i wściekłość wobec tej agresji putinowskiej. Czujecie taką bezradność, że właśnie tym osobom w tych miejscach nie można pomóc? Niestety to jest tak, ale dzięki Bogu, że wczoraj jednak była możliwość, żeby ludzie wyjechali i około w sumie, jeżeli nie pamiętam tak dokładnie, ale
Cesarek, ale chyba z 9 tysięcy w sumie udało się ludzi wywieźć w ogół z tych gorących miejsc, tak, chyba z, nawet tak powiem, z Mariupola wyjechało około 5 tysięcy, z nich to było troszeczkę 1100 dzieci. W sumie, Leszku, już z Mariupola udało się wyprowadzić 35 tysięcy osób, ale to jest nic w porównaniu z tym, ile tam osób jeszcze jest. Ty mówiłeś o zbombardowaniu szpitala. My oglądaliśmy także bombardowanie teatru, gdzie w schronie ukryte były matki z dziećmi, mimo tych wszystkich napisów na, czy na dachu, czy na placykach, że są tam dzieci. Rosjanie bestialsko i barbarzyńsko bombardują te miejsca. A powiedz, jak jest we Lwowie, jeżeli chodzi o szpitale, funkcjonowanie służby zdrowia, czy jeszcze wszystko działa w miarę normalnie? Czy nie brakuje wam lekarzy, nie brakuje wam leków, nie brakuje wam takich miejsc do przeprowadzania bardzo szybkich operacji? No, ja powiem tak, że ja tak nie mam takiej informacji, ale gdyby coś tak by mówiło się, to chyba byłoby na słuchu. Ale jednak wszystko funkcjonuje, dzięki Bogu, w porządku. W sumie tak, i nasi ludzie są, nasi lekarze są gotowi zawsze nadawać pomoc. A jak wygląda takie codzienne życie ludzi, zwłaszcza po tym przedwczorajszym ostrzale? Starają się normalnie funkcjonować, można pójść do sklepu, zrobić zakupy, ludzie chodzą do pracy tam, gdzie można? Tak, żaden problem. Dla kogoś musi być ta rutyna, bo musi w sumie organizm musi pracować, tak? I ktoś ma taką pracę, że może spokojnie wykonywać ją. No, a ktoś się zajmuje wolontarstwem i już. No, i ja na przykład chcę jeszcze tak powiedzieć, bo ja tak do zupełnie nie wiedziałem, o czym będziemy mówili, ale na przykład wczoraj byłem wzruszony, gdy przeczytałem za małego chłopca, któremu ojciec, on marzył o nowym helikopterze, tak? I gdy ojciec mu go sprezentował, to on powiedział: oddamy to wojskowym, bo to jest teraz ważniejsze. To wzruszające rzeczy, o których Pan nam opowiada, Panie Leszku. Ja chciałam jeszcze tylko zapytać o schrony i o alarmy przeciwbombowe. Jak Wy je traktujecie we Lwowie? Bo rzeczywiście na początku tej wojny można było zauważyć, że ulice pustoszały, ludzie uciekali do tych schronów. Czy teraz, może nie jest to kwestia przyzwyczajenia, ale być może już rozpoznajecie nad swoim niebem co lata? No i czy to jest, no właśnie, czy Wy schodzicie do schronów, czy już pozwolicie pozostać w swoich mieszkaniach? No, to jest tak, jeżeli schrony są, to na przykład moja koleżanka mówi, że ona każdy raz, za każdym razem ona schodzi do schronu, lub trzeba zająć takie pozycje w mieszkaniu, które są maksymalnie bezpieczne, tak? No to szczerze mówiąc, jeżeli były jakieś alarmy, to no, ja nie chodziłem do schronu, ale zawsze to było tak, że my przeczekaliśmy to w najbardziej bezpiecznym miejscu w mieszkaniu, tak? To jest tak, ale ludzie, niektórzy, niestety ja słyszałem, że już tak więcej przyzwyczajeni są, tak? Ale jednak starają się słyszeć te alarmy i robić według, powodzić się według tego, jak mają się powodzić. O tej rzeczywistości, o życiu codziennym we Lwowie, Lesek Olesiuk, przewodnik po tym pięknym mieście, wysyłamy dużo ciepłych myśli, wszystkiego dobrego. Pani... Sława Ukrainie, Leszku. Hełem sława. Dziękuję bardzo za wsparcie. Dziękujemy pięknie za rozmowę, za te wszystkie cenne informacje, wzruszające, proszę Państwa, bardzo często.